Witam wszystkich, troszeczkę mnie nie było, ale Państwo robi swoje. Dzisiaj będzie coś innego, z innej piłki. Dzisiaj będzie, jak to się mówi, kamienie swoich pociech i zapraszam do oglądania. Tak, pierwszy osobnik, jaki mam tutaj przygotowany, to jest Hilo Brachy ze Sporen z Thailand. Może mi się uda pokazać. To akurat mam samca. No, i to było na tyle. Tamtego turka zostawię. Zamykam. I temu panu podziękujemy. Drugim jakim jest osobnikiem to jest Caribena wersji Color. Nie wiem, że ona będzie chciała. O. Chyba się trochę nadczekam. Ale jednak nie. Jak ładnie. Drugi karmienie udane. A zresztą ten osobnik u mnie jest jakieś 2,5 tygodnia po wylince. Teraz następny osobnik, jaki jest Xenesis SP White. Bardzo fajny gatunek. Ale nie, panie pensetę. O, no. To się udało. Bardzo piękny styl, a zwłaszcza, że jakieś dobre 3 tygodnie temu ten osobnik jeden przechodził u mnie wylinkę. Przejdziemy się z bliska. No i temu osobnikowi też już podziękuję. Następny to jest osobnik, który dobry tydzień temu mi liniał. Dokładnie tutaj mowa o Linhotel Palax. Dokładnie. Temu osobnikowi też już dziękuję. I teraz tak. Następny osobnik też niedawno przechodził w linkę. Tutaj mowa o Tritoka Kaffelenbergi. No to się mówi nic zaraz nic ująć. Dawniej nazwana Brachy Perma Kachlenbergi. Pocąg dla osób początkujących. Bardzo fajny pająk. Jestem osobnikowi podziękuję. Następny będzie
Formic, topus, auratus. Co akurat schował się, ale może uda się wybawić. No niestety, ale nie. Natomiast temu osobnikowi też podziękuję. I następny osobnik mam. Jeden z moich ulubionych gatunków to jest Therapocida SP Panama. Też jest po wylince z jakieś półtora tygodnia. To jest, powinna być chętna. Standardowo. Bardzo fajny gatunek, o bardzo ładnym ubarwieniu. Mam tego osobnika już dobry rok. I w takim pojemniczku sobie żyje. Nic dodać i ująć. Aktywny za dnia, nie chowa się. Albo wiecie co, przybliżymy się jeszcze. Tak wygląda ten osobnik. I dodać i ująć. No to się mówi, podziękujemy już. Wystawiamy w spokoju. I teraz następny osobnik. Tu dokładnie siedzi Boenita Hamela. O, gdzie jeszcze jednego. Ten osobnik wygląda tak. Moko ma dobre 2 dc samego ciała. U mnie od L1. Coś fajnego. Polecam do osób początkujących. Jego mu podziękujemy już. Można odłożyć. I teraz następny osobnik. Co jest z Afryki? Dokładnie tutaj siedzi Ceratogyrus meridionalis. Bardzo fajny gatunek. Nic zaś nic ująć. Aktywne. Jak to wiadomo, połowa tutaj torfu sucha, połowa wilgotna. Tam gdzie ma lepiej, to tam sobie pójdzie. Czyli temu osobnikowi już mogę podziękować. I następny Ceratogyrus meridionalis. Nie da się ująć. Trochę mu się to zrości. Widzę, tutaj ma za sucho. Może będzie chciała wyjść albo chciał. Zresztą tego nie sprawdzałem. O, jak ładnie. Jemu też mogę jakoś. Teraz następne coś z Afryki. Moim zdaniem jedna chyba z najbardziej popularnych ceratek, jakie występują. Tutaj głównie mowa o Ceratogyrus marszali. Bardzo fajny gatunek. Jak na razie do mnie nie za dużych rozmiarów. I następna cerata.
test cera tej gry smaszali. Max Wilinka i do przeprowadzki w coś większego. Następny osobnik. Jeden z pompofeteuszy SP Tigris. Bardzo fajny gatunek. Te osobniki nigdy nie odmawiają. Coś fajnego. Odkładamy. I następny pompofeteusz to jest pompofeteusz SP Magnanera. Bardzo fajny gatunek. Także widzicie. To jest bardzo fajny osobnik. Maluchy są prawie, że mógłbym powiedzieć na dzień dzisiejszy to, co ja mam u siebie. Są prawie, że identyczne. I mu też już podziękuję. I ostatni osobnik na dziś. Coś bardzo fajnego. Bo już się po prostu skitrał. No, o. To jest pompofeteusz SP Mascara. Coś fajnego. Raz. Dwa. Zdję się tyle, ile mu się da. No co mam zapaść? Bardzo fajny, sympatyczny gatunek. Nic za ci zująć. I to skarmienia byłoby na dzisiaj na tyle. Samicy dziękujemy. Jak to się mówi, to byłoby na tyle. Dzisiaj skromne karmienie. Jak to się mówi, ale karmienia ciągle się jeszcze przede mną. Jak się wam się podobało, to zostawcie subskrypcję, łapka w górę, zawsze mnie to będzie motywowało. Pamiętajcie, że jeszcze trochę będę robił konkurs, czyli bądźcie czujni na to. Jak to się mówi, do następnego razu. Hej!